będą podwyżki cen pieczywa, zapowiadają piekarze. Wszystko to za sprawą wzrostu cen zbóż i spadku ich jakości. Ruchy cen zbóż i popyt na nie na rynku bacznie obserwowany jest przez piekarzy. Jednak w najbliższym czasie wzrost cen jest nieunikniony. Tak, i to bardzo mocno. Już dzisiaj w internecie żeśmy odczytali informację, że największa piekarnia w Polsce podnosi pieczywo o 15% do góry. Wpływ na to ma wiele składników, między innymi wzrost popytu na żywność w Rosji i w Chinach. Bardzo, mimo wszystko, że może wysokie zbiory, ale zboże będzie bardzo złej jakości w tej chwili. Niemcy na przykład wszystkie zboże z Polski skupują już płacąc po 200 euro za tonę. Ruchy cen pieczywa nie zależą tylko od piekarzy. To cała sieć uwarunkowań. To w dużym stopniu będzie zależało od młynów, które decydują tutaj o cenach mąki, które dla nas sprzedają. Jest nadzieja, że pieczywo produkowane w naszym mieście nie zdrożeje jeszcze w ciągu najbliższego miesiąca. Będziemy starali się jak najdłużej utrzymywać obecną cenę. Wprawdzie mamy umowy podpisane na przynajmniej do końca sierpnia na dostawy mąki, więc nie przewidujemy, żeby przynajmniej w tym miesiącu jeszcze ceny poszły do góry. Ja myślę, że ta tendencja będzie w dalszym ciągu się utrzymywać i będziemy starali się tak produkcję ustawić w takim asortymencie, aby wszyscy klienci nasi byli zadowoleni. W tym roku to już druga próba ruchu cen zbóż na świecie. Wiosną także Rosja i Chiny chciały zmienić popyt na zboże i jego cenę. Wówczas rzecz się nie udała. Teraz wygląda na to, że od września podwyżka cen pieczywa jest niestety nieunikniona. Tylko do końca tego roku mamy czas na wymianę starych książeczkowych dowodów osobistych. W Urzędzie Miejskim kolejek po nowe dokumenty nie widać. W odróżnieniu od innych miast, Suwalski Urząd nie wydłużył też godzin pracy. A to dzięki temu, że Wydział Spraw Obywatelskich wprowadził zasadę, że przyjmowanie wniosków odbywa się wyłącznie na określoną godzinę z numerkiem. Od pewnego czasu zaczęły się tworzyć kolejki. Ludzie czekali, nawet zdarzało się, że i po 2 godziny. W związku z tym podjęliśmy taką decyzję, żeby wydawać takie numerki, że tak powiem, na określoną datę, określoną godzinę. I jak Państwo widzicie, kolejek nie ma i na bieżąco osoba się zgłasza z tym numerkiem i w krótkim czasie jest załatwiana. W innym wypadku na pewno było większe zdenerwowanie osób, bo trzeba było po kilka godzin czekać i na pewno było to gorsze. Nie wszystkim się to rozwiązanie podoba, bo ratusz trzeba odwiedzić o jeden raz więcej. Numerek otrzymujemy w momencie, kiedy stawimy się po formularz. Im wcześniej to zrobimy, tym lepiej. W tej chwili wydajemy te właśnie numerki już z wyprzedzeniem pewnym, nawet już blisko do 3 tygodni to wyprzedzenie dochodzi. Niemniej, jeżeli osoba się zgłosi, to ma pewność, że będzie jej wniosek przyjęty i nie będzie, powiedzmy, 30 grudnia dopiero składała wniosku i będzie pewna, że ten dowód otrzyma. Przez 7 miesięcy tego roku Suwalski Urząd załatwił 9 tysięcy wniosków. Taka sama liczba osób w naszym mieście nie wymieniła jeszcze dowodów, a kolejny 1000 to ludzie, którzy kończą 18 lat lub zmieniają stan cywilny czy też miejsce zamieszkania. Biorąc pod uwagę, że w całym kraju dzieje się podobnie, że wiele osób zwleka na ostatnią chwilę, pewne jest, że nie wszyscy otrzymają do końca roku nowe dokumenty. Na razie jeszcze ten okres miesięczny jest zachowany, jeszcze ta centrum personalizacji jeszcze zdoła produkować dowody. Jak będzie pod koniec roku, nie wiem. Osoby starsze i inwalidzi obsługiwani są poza kolejnością. Pospieszyć się muszą wszyscy, bo już w 2008 roku zielone książeczkowe dowody stracą ważność. Ich posiadacze będą mieli kłopoty z załatwianiem spraw w bankach, w szeregu innych urzędów i instytucji. W Miejskim Zakładzie Komunikacji trwa system wakacyjnego ruchu autobusów. Kilka linii na czas wakacyjny zostało zawieszonych. Zniknęły z tras autobusy, które przewoziły przede wszystkim młodzież do szkół. Pozostałe linie autobusowe pracują bez większych zmian. Wakacje normalnie pracujemy, natomiast są ograniczone
wszystkie kursy, czy zerwane, które woziły młodzież i dzieci do szkół. Mamy zerwane kursy takie jak 2 bis, 14, 14 bis, 15 bis, 16 żeśmy w ogóle zlikwidowali na czas wakacji, ponadto 20, 20 bis, 9 bis. Te wszystkie autobusy w okresie wakacyjnym nie uczęszczają po ulicach Suwałk. Są niektóre kursy obciążone, takie jak trójka czy czternastka, które pracują jakby niezależnie od tego, czy są wakacje, czy nie. Każdego dnia pojazdy Zakładu Komunikacji w naszym mieście pokonują sporą trasę. Można by śmiało przejechać Polskę z końca w koniec i to nie jeden raz. Dziennie w okresie, kiedy przewozimy młodzież, dziennie robimy około 5000 km dziennie. Natomiast w okresie wakacyjnym robimy 4200-4300 km dziennie. Po ulicach Suwałk i po ulicach czy drogach podmiejskich. Wakacyjny czas dla miejskich zakładów komunikacji to konieczność pracy nie tylko na rzecz mieszkańców miasta, ale i turystów. Wszystkie ośrodki wypoczynkowe są obsługiwane przez nas, a więc kursy do Płocicna czy do Krzywego funkcjonują w okresie letnim normalnie. W tej chwili na stanie Zakład Komunikacji Miejskiej ma 43 autobusy. I w następnym roku coś tam się może zmienić? Sądzę, że tak. Zamiary są takie, żeby tabor wymienić, ponieważ niektóre autobusy muszą być wymienione, czy powinny raczej być wymienione. Są takie zamiary zarządu do zakupu nowych autobusów. Zatem miejski tabor komunikacyjny w Suwałkach nie ma wakacji. No, może nie zupełnie nie ma. Tak głośna ostatnio Rozpuda i jej okolice ujawniają coraz to nowsze tajemnice. Nad brzegiem rzeki znaleziono szczątki ludzkie. Wszystko zdarzyło się zupełnym przypadkiem. W ujawnieniu niecodziennego znaleziska pomogły krowy. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach został powiadomiony przez mieszkańca wsi Sucha Wieś, gmina Raczki, o niecodziennym znalezisku. Otóż wypasane przez niego bydło odkryło podczas schodzenia do wodopoju, do rzeki Rozpuda, odkryło szczątki ludzkie. Odkryta została czaszka oraz kilka kości. Niewykluczone jest, że jest również zakopane w ziemi cały szkielet ludzki. Znaleziskiem zajęli się archeolodzy i antropolog. Ich wstępna ocena wykluczyła współczesne pochodzenie czaszki i resztek kostnych. Biegły antropolog stwierdził, że odsłonięte kości mogą mieć nawet kilkaset lat. O nietypowym znalezisku zostało powiadomione Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Dyrektor tegoż muzeum stwierdził, że jest zainteresowany znaleziskiem. Muzeum Okręgowe w Suwałkach na pewno przystąpi do badań tego terenu i odkrywki okolic znaleziska. Niezbędne są stosowne zezwolenia i środki na prowadzenie ekspedycji. Co może jeszcze pokazać nabrzeże Rozpudy, pokaże czas i archeolodzy. Część gruntów, na których ma stanąć centrum rozrywkowo-handlowe, jest zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi. Właściciel terenu, spółka Plaza Suwałki, może domagać się odszkodowań od Skarbu Państwa i władz miasta. W czerwcu ubiegłego roku firma Plaza Centers Poland za 5 600 000 zł kupiła na przetargu nieruchomości po byłym areszcie i parkingu strzeżonym. U zbiegu ulic Dwernickiego i Noniewicza chce wybudować centrum rozrywkowo-handlowe ze sklepami znanych firm, restauracjami, multikinem, kręgielnią. Niedawno na jej zlecenie zostały przeprowadzone badania gruntu, które wykazały na poparkingowym terenie zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi. O wynikach badań Plaza Suwałki powiadomiła prezydenta miasta. Plaza jeszcze stwierdziła, że tę informację przekazuje w celu jakby uprzedzenia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi od Skarbu Państwa, ewentualnie miasta Suwałk. W piśmie Plazy padło ogólnikowe stwierdzenie o podjęciu odpowiednich kroków. Dlatego Józef Gajewski poprosił o sprecyzowanie wyników badań i ewentualnych roszczeń. W końcu ubiegłego tygodnia do ratusza nadeszła odpowiedź, mówiąca o tym, że podwyższony poziom zanieczyszczeń stwierdzono w części południowo-wschodniej parkingu
i tylko w tym z 8 przebadanych miejsc. W tym również piśmie nie są sprecyzowane jakby oczekiwania plazy co do przyszłości przy prowadzeniu tej inwestycji. Prezydent miasta Suwałk będzie oczekiwał jakby tutaj sprecyzowania tych różnych opinii formułowanych przez Plaza Suwałki. Przy czym prezydentowi miasta Suwałk zależy na tym, by ta inwestycja możliwie najszybciej i bez żadnych tutaj wątpliwości, powyjście wszelkich wątpliwości, możliwie najszybciej i bez żadnych problemów została jak najszybciej zrealizowana. W ubiegłym roku przedstawiciele Plazy przekonywali, że wystarczy im 15 miesięcy od momentu skompletowania dokumentacji do zakończenia robót. Sami wydłużają proces, bo zawnioskowali o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, o powiększenie nieruchomości, o budynek na rogu Dwernickiego i Noniewicza. W związku z tym pojawiły się pogłoski o odwleczeniu przez Plazę inwestycji, a nawet o ewentualnym odstąpieniu od niej. Nie mamy żadnych takich informacji, żadnych podstaw. Prezydent miasta Suwałk nadal uważa i ma nadzieję, że ta inwestycja możliwie szybko zostanie zrealizowana. To zależy od tego, kiedy zostanie uchwalony ewentualnie nowe studium i nowy plan miejscowy zagospodarowania i zależy również od działań inwestora, to znaczy kiedy inwestor uzyska pozwolenie na budowę. Realnym terminem rozpoczęcia prac jest wiosna przyszłego roku. W programie operacyjnym rozwoju województwa jeszcze na lata 2004-2006 znalazły się jednak unijne pieniądze na rewitalizację kolejnych zabytkowych kamienic w Suwałkach. Wkrótce rozpocznie się remont budynku przy ulicy Kościuszki 78. Został już rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę robót przy ulicy Kościuszki 78 i 78A. Rywalizację dwóch firm wygrała spółka Rembut, Budkiewicz i Wspólnicy. Pan Budkiewicz jest także współwłaścicielem mieszczącej się w kamienicy apteki. Wartość prac wyniesie 4 800 000 zł. Pieniądze będą pochodziły z trzech źródeł. 1 200 000 zł. To jest miasto uczestniczy spor, czyli środki unijne 2 200 000 zł i łącznie wartość, tak jak powiedziałem, 4 miliony zł i budżet państwa jeszcze w tym uczestniczy, bo jest to 10% z urzędu, a więc około 300 000 zł. Pierwotnie rewitalizacja miała się rozpocząć 30 lipca, ale termin opóźni się o kilkanaście dni. Jest problem z mieszkańcami, ponieważ musimy zabezpieczyć mieszkania zamienne na czas remontu bądź docelowe. I mamy jeszcze problem z 6 lokatorami, którzy stawiają warunki bardzo też wysokie i ja się też temu nie dziwię, ponieważ mają okazję. Musimy przesiedlić do 15 maksimum sierpnia, ponieważ umowa już z wykonawcą jest podpisana. Pan prezydent podpisał tę umowę już w piątek, a w związku z powyższym my musimy udostępnić front robót. Firma Rembut ma doświadczenie w remontach zabytkowych kamienic. Osoba współwłaściciela apteki daje możliwość, że ta placówka będzie działała non-stop. Apteka historycznie jest w tym miejscu i ona musi zostać i zresztą projekt przewiduje miejsce na apteki po wykonanym remoncie i mam nadzieję, że to pomniejszy też koszta. Parter na usługi. Dzisiaj jeszcze nie sprecyzowane są usługi, ponieważ będzie to przetarg po wykonaniu remontu, natomiast górne piętro będzie przeznaczone na mieszkanie dla tych lokatorów, którzy wracają i chyba jedno mieszkanie zostanie wolne. Po kamienicy przy ulicy Kościuszki 80 będzie to drugi obiekt zabytkowy zrewitalizowany przy udziale środków europejskich. Kapitalny remont ma się zakończyć w sierpniu przyszłego roku. Hala targowa przy ulicy papieża Jana Pawła II grozi zawaleniem, twierdzi zarząd budynków mieszkalnych. Konserwator zabytków nie zgadza się jednak na jej rozbiórkę. Okazało się, że dawna stajnia wojskowa od kilku lat spełniająca rolę hali targowiska to zabytek. Wpisany jest w stosowny rejestr dziedzictwa narodowego na terenie naszego miasta. Musimy określić dokładnie status tego obiektu. Jest to obiekt, który znajduje się w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków i jest wymieniony w planie jako jeden obiekt z tych obiektów, które na tym terenie są chronione jako dziedzictwo. Sytuacja się o tyle skomplikowała, że w chwili obecnej mamy negatywne opinie ROBIDZ-u, Regionalnego Ośrodka Badań Dokumentacji Zabytków w Białymstoku w stosunku do przedłożonej nam dokumentacji o stanie technicznym tego obiektu. Dodatkowo zostaliśmy jako urząd wplątani w protest użytkowników tamtejszych i w chwili obecnej po prostu musimy prowadzić takie postępowanie, jakie
należy robić w obiektach chronionych zapisami planu miejscowego. Zapytanie o prawidłowość decyzji w sprawie hali przy Jana Pawła II suwalska delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków przesłała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to rutynowe postępowanie konserwatorskie, tak jak prowadzilibyśmy przy każdym innym obiekcie ewidencjonowanym, chronionym zapisami planu miejscowego, czy też wpisanym do rejestru zabytków. My po prostu przesłaliśmy zażalenie, które dostaliśmy tutaj od ZBM-u, którym zarzuca się nam, że my w zasadzie działamy jakby nieprawnie w stosunku do tego obiektu, a więc decyzja ministra może być taka, że utrzyma w mocy, czyli określi prawidłowość naszego postępowania lub też cofnie tą sprawę do powtórnego rozpatrzenia i na pewno inwestor będzie musiał jakieś dodatkowe, czy my musimy zlecić jakieś dodatkowe ekspertyzy czy badania, ażeby faktyczny stan zagrożeń, jakie w tym obiekcie występują, zostały całkowicie i jednoznacznie uwidocznione. Teraz minister Kazimierz Ujazdowski zdecyduje, czy rację ma konserwator zabytków, czy trzeba dalej badać sprawę. Fachowcy od budownictwa muszą się wypowiedzieć zdecydowanie, czy hala grozi zawaleniem, czy nie. Dotychczasowe opinie dla ochrony zabytków są niewystarczające. Kiedy będą dalsze decyzje w tej sprawie? Nikt nie wie.